punkty A, B, C, D leżą na okręgu o środku S, tak jak na rysunku, tu jest środek S. Miara kąta BDC jest równa. Mamy znaleźć miarę kąta BDC, czyli tego oznaczonego znakiem zapytania. Zadanie jest całkiem proste. Musimy znać własność kąta środkowego i kąta wpisanego. Przypominam, jeżeli mamy okrąg i na tym okręgu jest zaznaczony środek i do środka jest przypięty kąt środkowy, czyli mający swój jakby wierzchołek kąta zaczepiony w środku, to jeżeli tutaj na przykład będzie kąt 100 stopni, to kąt wpisany oparty na tym samym łuku, czyli na tym łuku, będzie dwa razy mniejszy. Co to jest kąt wpisany? No to jest taki kąt, który ma swój wierzchołek gdzieś na okręgu. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magia-matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. I jest oparty na tym samym łuku. Jeżeli tutaj było 100 stopni, to tutaj będzie 50. Zobaczmy, że ten kąt może być poprowadzony również tutaj. Też będzie 50 stopni, w lewą stronę też będzie 50 stopni i tak dalej, taki kąt możemy nieskończenie wiele umieścić. No to zobaczmy, podobną sytuację mamy w przypadku kąta ASC oraz ADC. ASC jest środkowy, ma 118, a ADC jest kątem wpisanym opartym na tym samym łuku. Opartym tutaj na tym samym łuku, na tym co teraz zaznaczyłem. Czyli jeżeli tu jest 118, to ten cały kąt będzie dwa razy mniejszy, czyli będzie miał połowę ze 118 stopni, czyli 59 stopni na ten cały kąt. Zatem znak zapytania, nasz znak zapytania to będzie 59 stopni odjąć 27 stopni. Ile to jest 59 odjąć 27? To jest 30, to są 32 stopnie, to jest odpowiedź D. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/mrciupi. Do zobaczenia.